Cześć wszystkim, z tej strony Andrzej, Stefan Kłybek 9, Paweł Karol Wanda. Chciałem Wam zaprezentować antenę HF20A w moim wykonaniu. Pogodny dzień, postanowiłem ją rozwiesić. Tak się oto prezentuje. Promiennik od zacisku żyły gorącej Ununa, bo to jest Unun 9:1, idzie rozciągnięty tam do rezystora, jest to około 19,5 metra. I tutaj mamy gniazdo UC1 PL239 bodajże. To jest śledź z namiotu aluminiowy i mamy rozciągniętą przeciwwagę na dole. Tutaj jest promiennik powieszony około 3,5 metra na drewnianym patyku. I z tej strony mamy rezystor. Uziemione jest tylko ze strony transformatora. Tutaj mamy tylko wbitą szpilkę odciągu i rezystor. Jest to rezystor bezindukcyjny ze sklepu internetowego. Kostka uniemożliwia zerwanie lutów i jako izolator jest zamontowana. Radiator, w razie gdyby wszystko się zaczęło grzać, choć jeszcze nie zdarzyło mi się do tej pory, z drugie użycie tej anteny. No i tak wygląda rozwieszona antena. Nie trzeba jej wieszać w takiej konfiguracji, można użyć drewnianej wędki z włókna szklanego bądź innej, dużo wyższej, niższej. Próbowałem na drzewie powiesić, trochę inaczej promieniowała oczywiście, ale w tej konfiguracji fajnie pracuje. To jest drugi raz, jak ją tak rozwiesiłem. Ważne, żeby transformator i rezystor był około 1 metra nad ziemią. Tak w większości specyfikacji podają. Linka to jest 0,75 mm kwadratowego przekroju. Co my tu dalej mamy? No nic, idziemy podpiąć to do analizatora. Idziemy podpiąć do analizatora i zobaczymy. Zobaczymy. A tutaj prawdopodobnie mogę to otworzyć. Tak wygląda nasz transformator wewnątrz. Tutaj mamy uziemienie, można powiedzieć, nawinięte drutem 1 mm DNE. Tam, tutaj, no i do gniazda jest przylutowany. Połączenie są... Ojej. Niestety kolejna część filmów zaginęła, ponieważ telefon mi się uszkodził i dane z nagrywania zostały utracone, ale postanowiłem dograć na podstawie odzyskanej części danych i zdjęć kolejny fragment. Także tutaj jest fragment pokazujący, jak w tamtym dniu dokładnie konfiguracji zestrojona była antena. Fajnie pracowała, zrobiłem tą anteną dużo łączności wtedy. W tamtym dniu wykonałem sporo łączności z Europą, ale udało mi się także wykonać moje pierwsze 3DX-y do Japonii i Stanów Zjednoczonych. Układ dopasowujący do tej anteny to Unun 9:1, nawinięty na rdzeniu 43 i zrobione zostały odczepy na żyłę gorącą oraz przeciwwagę, która jest zestosowana. Jako gniazdo jest wykorzystywane złącze SO239. Rezystor w układzie jest zbudowany z dwóch rezystorów bezindukcyjnych ze sklepu internetowego, każdy o mocy 50 W i rezystancji 1 kOhm, co daje łącznie 500 ohmów rezystancji, ponieważ są połączone równolegle dla zwiększenia mocy odprowadzanej. Jak widać, pomiar rezystancji analizatorem MAX 6 pokazuje mniej więcej podobne wartości rezystancji na wszystkich pasmach. Możliwe, że lepiej wykonany układ dopasowywujący zaowocowałby lepszymi wartościami tych parametrów. Antena może być wieszana w wielu różnych konfiguracjach. Kierunek promieniowania jest od punktu zasilania w stronę rezystora, także w którą stronę rozwiesimy antenę, w tamtą będzie miała lepszy kierunek promieniowania. Są różne konfiguracje tej anteny, a najważniejsze zawiesi tak, by rezystor i punkt zasilający znajdowały się około 1 metra nad ziemią.
W tym momencie, gdy już nagrywam ten filmik, wieszałem to na antenę w wielu konfiguracjach. Zauważyłem niestety, że tak jak tutaj widać na filmie, zawieszenie jej metr nad ziemią, czyli z minimalną wymaganą wysokością dla rezystora i punktu zasilającego, u mnie jest trudne do wykonania, ponieważ za krótką przeciwwagę i rezystor albo punkt zasilający nie mogą być odpowiednio wysoko. W przyszłości to skoryguję i przedłużę przeciwwagę o kilka metrów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do innych filmów.